Siema, tu Jędza. Dzisiaj dzwonimy do naszych karnetowiczów, którzy dzisiaj mają urodziny. Sprawdźcie to. Halo, dzień dobry panie Michale. Wieteska Mateusz z Legii Warszawa. Kojarzy mnie pan? Tak. Z tej strony Artur Jędrzejczyk, Legia Warszawa. Poznaje pan czy nie bardzo? Jeżeli to pan, to tak. Witam bardzo serdecznie. Wiemy, że pan ma karnet na nasze mecze. Tak. I też wiemy, że pan dzisiaj obchodzi urodziny, więc jest pana święto. Tak mówię, wszystkiego dobrego, bo ja też jutro mam urodziny, także dużo zdrówka. Dlatego życzę panu wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń z tego pięknego dnia. Fajnie, fajnie, mam nadzieję, że jak najszybciej się znowu będziemy widzieć na stadionie i że to wszystko wróci już do normy. Nie? No dziękuję ślicznie. Naprawdę, Artur? No naprawdę, no mam zapisany numer, zadzwonię za pół godziny, to pogadamy. I miejmy nadzieję, że niedługo się widzimy na stadionie. No bardzo chętnie bym się zobaczył tutaj, nie tylko z panem, ale też z innymi kibicami. Cicho, pan z Legii Warszawa. I dziękuję bardzo za życzenia. I to wszystkiego dobrego, albo to się jak najszybciej wyprostowało i jakby wyszło do normalności. No miejmy nadzieję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Nie, to nie są jaja, poważnie to ja. Dobra, dziękuję. 100 lat i wyników, bo to nas trzyma przy życiu, jak wy dobrze gracie. No. Dziękuję, proszę pana. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia na Legii. Dziękuję, do zobaczenia jak najszybciej na jakimś udanym meczyku. No bo szkoda, że na Lecha nie możemy przyjść. Dzięki spoko, bardzo. Spoko, trzymaj się. Tobie i całej drużynie. Dzięki. I gratulacje za zwycięstwo. Dzięki, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony i tak do końca nie chce mi się wierzyć, ale jak tak to jest to bardzo przyjemnie i dziękuję panie Arturze i życzę sukcesów. Panu i całej drużynie. Wykonaliśmy kilka telefonów i nie udało nam się dodzwonić do wszystkich, ale z tej okazji tak życzymy wam wszystkim, którzy obchodzą urodziny, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka przede wszystkim w tych trudnych czasach i mam nadzieję, że widzimy się niebawem przy E3.